Cześć, w tym wideo chciałem zaprezentować niesamowite możliwości narzędzia AI Virbo. Virbo służy do tworzenia wideokontentu zarówno na Twoje social media, jak i na przykład klipów reklamowych. Możesz tu korzystać z ponad 300 różnych awatarów, podzielonych na płeć, a także etnicznie. Ale możesz również stworzyć swój własny awatar z Twoją podobizną. I tworzyć mnóstwo treści na automacie. Jest to przydatne zwłaszcza dla osób, które czują pewne opory przed kamerą. Zobacz na przykład to wideo. To wideo nigdy nie zostało nagrane. Zostało w 100% stworzone przez sztuczną inteligencję. Nagrałem kilkuminutowe wideo w zaciszu swojego domu, wrzuciłem taką próbkę i narzędzie Virbo stworzyło mój właśnie awatar. I teraz wystarczy, że w tym miejscu wpiszę dowolny tekst i mój awatar moim głosem wypowie każdą kwestię, każde zdanie. Ale to nie wszystko. Teraz mogę e, nagrać to wideo w każdym języku tak naprawdę na świecie. Do wyboru mamy 120 e, języków, więc możesz zacząć swoją ekspansję na rynki na przykład anglojęzyczne. Dla przykładu za chwilę pokażę ci przetłumaczoną na język angielski reklamę mojego kursu AI. Did you know that with just this single decision you could stop wasting up to 3 hours each day and significantly increase your profits? This is. I to w zaledwie kilka chwil na pełnym automacie. Do wyboru masz również dziesiątki różnych szablonów, zarówno w poziomie, jak i w pionie, które możesz w łatwy sposób dostosować. Hey fashion lovers! I to wszystko pokażę Tomorrow Ci w tym filmie, jak, jak zrobić pan. właśnie krok po kroku. Ale to nie wszystko. Virbo ma też funkcję, nazwijmy to, ożywienia zdjęcia. Możesz wgrać zdjęcie, na przykład takie wygenerowane przez AI, i Virbo ożywi to zdjęcie. Zobacz przykład. Nie możesz kontrolować wszystkiego, co dzieje się wokół ciebie, ale możesz kontrolować swoje reakcje na to. Ta ożywiona postać ma usta zsynchronizowane do tekstu, który wypowiada. Lektor oraz muzyka, w tle, którą słyszysz, również zostały wygenerowane przez AI na stronie Virbo. Tego typu grafiki możesz wygenerować na przykład na stronie leonardo.ai. Tworząc tego typu krótkie filmy, możesz w prosty sposób zarabiać dzięki AI. To przykładowy kanał na YouTubie, właśnie z tego typu filmikami, z mądrościami stoickimi, które zobacz, notują bardzo dobre wyniki. Po kilkanaście, po kilkadziesiąt milionów wyświetleń na jeden film. A jeśli chcesz więcej wiedzieć na temat zarabiania dzięki sztucznej inteligencji, to w moim kursie AI dla biznesu znajdziesz mnóstwo inspiracji, jak zarabiać dzięki AI. Link do mojego kursu oczywiście w opisie tego filmu. A to przykład innego mojego filmu, gdzie również ożywiłem jedno ze zdjęć wygenerowanych przez AI, i to jest jedna z reklam mojego kursu. To krótkie wideo zostało wygenerowane przez świetne narzędzie Wirbo. A tu mamy kolejny film wygenerowany przez Wirbo, dosłownie w kilkanaście sekund. Ta pani to również jest oczywiście awatar AI. Oferujemy kompleksowe rozwiązania. I możesz właśnie w ten sposób tworzyć klipy reklamowe, skuteczne. na przykład dla siebie lub dla innych firm. Potrzeb. Pozwól nam pomóc Ci wzmocnić swoją obecność online i osiągnąć. Całość, czyli awatar, lektor oraz skrypt, również stworzone przez AI za pomocą programu Virbo. Virbo ma swoją darmową wersję, także możesz skorzystać właśnie teraz. Link do VIRBO znajdziesz w opisie tego filmu. VIRBO dostępne jest zarówno w wersji online, jak i do pobrania na dysk, a także w formie aplikacji na telefon. Link do VIRBO oczywiście w opisie tego filmu, ale również możesz znaleźć VIRBO poprzez wyszukiwarkę Google. Wystarczy wpisać frazę VIRBO i pierwszy link Wondershare VIRBO to jest właśnie link prowadzący do strony, którą dla Ciebie dzisiaj omawiam. A teraz już pokażę Ci, jak krok po kroku zacząć korzystać z VIRBO i tworzyć własne filmy. Na początku oczywiście w prawym górnym rogu należy zalogować się, możemy skorzystać z naszego konta Gmail. Ja skorzystam z wersji online. Klikamy Generate AI Video Online i w nowym oknie klikamy Create Video. Możemy wybrać, czy w poziomie, czy w pionie. Ja na przykład stworzę wideo w pionie. Klikam Portret i tu zaczyna dziać się prawdziwa magia. Mamy tutaj różne zakładki. Mamy zakładkę chociażby Avatar. I tu mamy, tak jak mówię, kilkadziesiąt różnych awatarów. Możemy też dodać tutaj własnego awatara. Ja już mam swój własny awatar stworzony. Jest zakładkami, i jestem tutaj właśnie ja. Jeśli chcesz utworzyć taki własny awatar, należy skontaktować się z wirbo, Możesz to zrobić na dwa sposoby, na przykład poprzez profil twórców Virbo na LinkedInie. Wysłać po prostu wiadomość, bądź też bezpośrednio na adres mailowy, który widzisz na ekranie swojego monitora. Napisz, że jesteś zainteresowany własnym awatarem i zostaniesz krok po kroku pokierowany przez twórców narzędzia. Jak to zrobić w prosty i szybki sposób? I aby stworzyć taki awatar, wystarczy nagrać własne 5-minutowe wideo. A tu już możemy wkleić dowolny tekst, który nasz awatar ma wypowiedzieć. Możemy wybrać język. Tak jak mówię, mamy tutaj do dyspozycji 120 różnych języków. Mamy to podzielone między innymi na płeć. Wybierzmy, wybierzmy na przykład język polski. W języku polskim mamy trzech lektorów. Ale ponieważ jest to. Mój awatar to oczywiście będę korzystał tutaj z własnego głosu. Mamy tu właśnie zakładkę Mi, i tutaj jest właśnie mój już wygenerowany awatar głosowy. Jeśli nie masz jeszcze skryptu do swojego wideo, to program Virbo oferuje właśnie stworzenie takiego skryptu. Mamy tu zakładkę AI script, script. I ja tutaj wpiszę na przykład, jak zdobyć 1000 subskrypcji na YouTube. Niech to będzie krótki film, i klikamy Apply. Oczywiście narzędzie Virbo może za nas utworzyć skrypt naszego wideo. Klikamy opcję AI Script. I tutaj tutaj napiszę: Napisz skrypt wideo, jak zdobyć pierwsze 1000 subskrypcji na YouTube. I klikam opcję Expand. I już powoli zobacz skrypt mojego wideo. Tutaj się bardzo szybko pisze. I teraz mogę kliknąć: Zaakceptuj. Mogę podejrzeć moje wideo, oraz mogę je od razu wyeksportować na dysk. Chcesz zdobyć pierwsze 1000 subskrypcji na YouTube? Zapew Dobrze, teraz przejdziemy sobie do zakładki Szablony. Wybierzemy jeden z szablonów. Tak jak mówiłem, ja wybrałem tutaj szablony w pionie, wybierzmy powiedzmy ten szablon i zmienimy awatar na jeden z dostępnych tutaj w programie Virbo. Wybierzemy powiedzmy tę panią, tutaj mogę jej postać zwiększyć, zmniejszyć, mogę tutaj właśnie zmienić jej widok. Na przykład do połowy lub też całe ciało. Tekst, który tutaj widzisz również może być, również jest w pełni edytowalny. Napiszemy mój film. W tym miejscu oczywiście mogę też zmienić lektora. Wybierzemy tutaj właśnie język polski i wybierzemy na przykład panią Zofię. Tutaj możemy odsłuchać jak pani brzmi. Wybieramy, klikamy select. Mamy też opcję naklejek, możemy tutaj właśnie dodawać. Wybierzmy na przykład tę dla przykładu. Możemy też dodać podkład muzyczny, możemy podsłuchać. Gdy wszystko jest w porządku, klikamy use i wtedy ta muzyczka doda nam się do naszego filmu. Mamy też tutaj opcję animacja. Dodamy sobie właśnie jakąś animację. Na przykład updown. Chcesz zdobyć pierwsze 1000 subskrypcji na YouTube. I jak widzisz, mamy tutaj do góry. A teraz pokażę Ci, jak przetłumaczyć film na jeden ze 120 tutaj języków. Możemy zarówno zrobić to w tym miejscu, gdy nasz film jest gotowy. Mamy tu opcję AI Translations. Wystarczy wybrać język docelowy i wybieramy tutaj na przykład język angielski. I po chwili mamy tutaj właśnie tekst przetłumaczony na język angielski, klikamy apply. Mamy do wyboru również zakładkę background, czyli tło, możemy tutaj właśnie sobie zmienić podejrzeć jak w danym tle będzie prezentował się nasz film. Mamy również opcję edycji napisów, klikamy lewym przyciskiem myszy i po prawej stronie możemy sobie tutaj właśnie dostosowywać Możemy wybrać font. Mamy tutaj do, też do wyboru różne presety. Wybierzemy na przykład ten, będzie bardziej widoczny. Jeśli dany tekst z danego szablonu nam nie pasuje, możemy go po prostu usunąć. Możemy też eksperymentować z awatarami podczas edycji. Gdybyśmy na przykład chcieli podejrzeć, jak będzie prezentował się w danej stylistyce inny awatar, no to możemy sobie tutaj właśnie przeklikać i spokojnie zdecydować. Gdy mamy już nagrane nasze wideo na przykład w języku polskim i chcielibyśmy je przetłumaczyć na inny język, mamy tutaj opcję Video Translate. Klikamy. Zostajemy przeniesieni do nowego okna i w tym momencie należy właśnie załadować wideo, które chcemy przetłumaczyć. I ja tu wgram jedną z moich reklam mojego kursu AI dla biznesu, który, do którego link znajdziesz również w opisie tego filmu. I to wideo przetłumaczymy na przykład na język hiszpański. Wybieramy język do. Oryginalny naszego wideo, czyli w tym w moim wypadku język polski. Gdy nasze wideo załaduje się, możemy kliknąć Translate this video. Video przetłumaczone na język hiszpański wygenerowało się, możemy pobrać je na dysk. A tak właśnie prezentuje się reklama mojego kursu AI dla biznesu w języku hiszpańskim. Link do kursu oczywiście w opisie tego filmu. Jak widzisz, jest to dość bardzo naturalnie. Synchronizacja ust jest tutaj bardzo dobra. I tak naprawdę, ktoś, kto mnie nie obserwuje na co dzień, jak naturalnie mówię, nie tutaj na, na pewno nie domyśliłby się, że to jest właśnie stworzone przez AI. To jest oraz kaladija Wszystkie tworzone przez nas projekty znajdują się tutaj w zakładce My Creation. A teraz pokażę Ci już, jak wygenerować film ze zdjęcia albo z grafiki wygenerowanej przez AI. Mamy tutaj różne skróty, i tutaj też właśnie widzimy narzędzie Talking Photo. Klikamy lewym przyciskiem myszy, zostajemy przyniesieni do osobnego okna i widzisz tu m.in. moje grafiki, tutaj takiej rzeźby greckiej, wygenerowane przez AI. Mamy też inne grafiki, możemy również z nich tutaj skorzystać. Ja skorzystam z jednej właśnie z moich grafik, klikam Next i skorzystam tutaj z opcji AI Script. Wybiorę opcję. Tekst wygeneruj mi jedną z mądrości stoików. Gdy jest to zbyt długie, mogę kliknąć Shorten, czyli skróć. I gdy wszystko jest OK, klikamy Apply. Następnie klikamy Lektora. Wybierzemy jednego właśnie z lektorów w języku polskim. Z mężczyzn mamy dostępnych jedynie pana Marka. Klikamy Select i klikamy Create Video. Należy chwilę odczekać. Tutaj mamy podgląd do innych moich projektów. No i zobaczmy, jak to wyszło. Umiejętność pogodzenia się z tym, co nie możemy zmienić, to prawdziwa siła. I w taki sposób możemy właśnie otworzyć chociażby właśnie kanał na YouTubie czy też profil na TikToku z mądrościami stoików. Tak jak powiedziałem wcześniej, link do Wirbo oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu, tak samo jak link do mojego kursu AI dla biznesu. Ponad 250 zadowolonych kursantów. Daj znać w komentarzu, czy mam nagrywać więcej tego typu materiałów na temat narzędzi AI. Do następnego wideo. Trzymaj się, cześć!